Demokracja, tego typu ustrój zbudowany na, na fundamencie dobrym, fundamencie antropologicznym, to będzie zdrowszy niż, niż inne. Benedykt XVI bardzo mocno to, to podkreślał, Jan Paweł II za nim, no, że demokracja tak, ale nie demokracja nihilistyczna, taka, która nie jest oparta na, na właściwej zdaniu Kościoła, wizji człowieka. Znowuż coś, co łączy. Demokrację bezpośrednią z katolicką nauką społeczną, no bo przecież dla klasycznego republikanizmu, no właśnie sprawstwo, czy też ideał dobra wspólnego, czyli oba te ideały, które istnieją dzisiaj nawet na poziomie języka w dokumentach papieskich, no to one funkcjonują i tutaj, i tutaj. I to jest oczywiste, że dążymy, prawda, do rozdziału kościoła od państwa, od tego, żeby to było zupełnie, zupełnie dwie równoległe. Rzeczywistości. Tymczasem, patrząc na to, jak to wygląda od strony, właśnie katolickiej nauki społecznej, to nie ma tutaj mowy o takim zupeł zupełnej, zupełnym rozdziale, ale o autonomii. Kościół, a demokracja bezpośrednia czy to pozornie osobne tematy czy jednak mają coś ze sobą wspólnego Z tej strony mówi Agata Kępa Witam was bardzo serdecznie na kanale Lub bezpośrednio Dzisiaj moim gościem jest Konstanty Pilawa współautor podcastu Kultura Poświęcona oraz członek zarządu klubu Jagiellońskiego Cześć Cześć Czy w takim razie kościół i demokracja bezpośrednia Łączy coś, mają ze sobą coś wspólnego, czy to są dwa zupełnie osobne byty i nie ma co w ogóle podejmować takiego tematu? Mhm. Tak, to jest rzeczywiście ciekawe zagadnienie, no jak to bywa w tak wielkich tematach, mocno złożone, ale postaram się je uprościć bez szkody dla, dla tych wielkich dyskursów. Wydaje mi się, że jest sporo wspólnego, można sporo znaleźć podobieństw między idea ideałami demokracji bezpośredniej, właśnie, a, a katolicką nauką społeczną. Wydaje mi się, że te kategorie, którymi posługujemy się w katolickiej nauce społecznej, takie jak na przykład dobro wspólne, takie jak subsydiarność takie jak odpowiedzialność czy solidarność, one również są bliskie ideom demokracji bezpośredniej. Natomiast żeby podać jakieś takie bardziej głębokie źródło tych podobieństw, to myślę, że tymi źródłami będzie klasyczna tradycja republikańska, z której wywodzi się na pewno tradycja demokracji bezpośredniej, ale na poziomie właśnie pewnych pojęć czy sformułowań można też poszukiwać podobieństw z szczególnie nauką kościoła po Soborze Watykańskim II. Gdzie te zaangażowanie um, katolików czy w ogóle chrześcijan? I wszystkich ludzi dobrej woli w działalność polityczną jest uznawane za swego rodzaju obowiązek obywatelski, i tutaj jest ciekawa, ciekawa argumentacja. Ona właśnie jest oparta na tym ideale dobra wspólnego. Dobro wspólne to jest taka nadrzędna wartość KNS-u, jak sądzę również bardzo istotne pojęcie dla demokracji bezpośredniej. Dobro wspólne to jest stwarzanie takich warunków, aby ludzie możliwie dobrze, możliwie integralnie się rozwijali, a przez to, no właśnie jeśli chcą taki cel osiągać, to muszą niejako partycypować w stwarzaniu takich, takich warunków. No i drugie pojęcie, które też bezpośrednio łączy się z demokracją. No, właśnie bezpośrednią, to jest subsydiarność. Też naczelne, naczelna wartość, naczelne pojęcie katolickiej nauki społecznej, mówiące o tym, że te sprawy, które mogą być rozwiązywane czy to na poziomie regionalnym, czy to na poziomie gminnym, czy to na poziomie rad osiedli i tak dalej, no to powinny być rozwiązywane na tym najniższym możliwym poziomie, tak żeby właśnie tę podmiotowość, która ważna jest dla demokracji, bezpośredniej, niejako zachowywać. Tak? Człowiek jest podmiotem sprawczym zarówno w katolickiej nauce społecznej, jak i w demokracji bezpośredniej, chociaż nie jest to oczywiście rzecz stała, to znaczy katolicka nauka społeczna, szczególnie po Soborze Watykańskim II ulegała przekształceniom i zmianom. Właśnie niejako coraz bardziej uśmiechając się do do ideałów demokratycznych, ale też ideałów demokratycznych, i co należy podkreślić, specyficznie rozumianych. To nie jest demokracja, ta, demokracja która jest prezentowana czy promowana na, na łamach encyklik papieńskich czy w innych. Dokumentach, no właśnie, należących do tego rezerwuaru katolickiej nauki społecznej, to nie jest ta sama demokracja, z którą kojarzymy dzisiejszą, dzisiejsze warunki tego, jak ona funkcjonuje, te głębokie przedstawicielstwo, partyjniactwo, właśnie odpodmiotowienie ludzi. Kościół nigdy takiej demokracji nie pochwalał albo przynajmniej nie podchodził do niej bezkrytycznie. No tutaj ważne jest to pojęcie wspólnoty, bo. Demokrację też możemy rozumieć jak najbardziej różnorako w ramach projektu w ramach kanału i teraz też tej naszej rozmowy skupiamy się raczej na tej demokracji bezpośredniej bez której jego tutaj te wspólnoty też nie mogą istnieć bo właśnie też to o czym mówiłeś czyli to dobro wspólne jest taką wartością jak między innymi rozmawiałam z profesorem Mirosławem Matyją to tam też pojawiło się stwierdzenie że Większość nie może się mylić w sprawie tego, co jest dobre dla tej wspólnoty, i też jako przez to, że cały czas się głosuje, decyduje, partycypuje i wybiera, jakie są kolejne działania w ramach właśnie tej wspólnoty, to nawet gdyby się popełnił błąd, to można je przecież. Korygować, a czy wspólnota jest też jednocześnie taką naczelną wartością dla Kościoła katolickiego w nauce społecznej? Mhm. No to zależy jaka wspólnota, no to nadrzędną i najważniejszą jest oczywiście wspólnota Kościoła, wspólnota wiernych, po prostu kościół. Kościół jest najważniejszy dla kościoła. Natomiast ta wspólnota często od niej mówi się, że to jest wspólnota wspólnot i to kolejny raz kłania się ta zasada subsydiarności taką komórką, która jest najistotniejsza dla, na tym poziomie podstawowym dla, dla katolickiej nauki społecznej, jest oczywiście rodzina. Jak wspominałaś to, o czym mówił pan profesor Jarosław Matyja, to tutaj wydaje mi się, że mamy pierwszy, pierwszą płaszczyznę sporu. Bo nie znajdziemy w dokumentach kościelnych, ani w teologii chrześcijańskiej takiego postawienia sprawy, że prawda jest stanowiona wolą większości. Prawda nie jest stanowiona opinią ludzi, ale istnieje niejako poza, poza wyrażaniem tej, tejże opinii jednego, stu czy, czy dziesięciu tysięcy ludzi. I, I rzeczywiście może zdarzyć się tak, w ramach, myśląc w ramach tej tego katolickiej nauki społecznej, no, że po prostu większość nie będzie miała racji, nie będzie stanowiła o prawdzie, i nawet wybierając dla siebie takie mniemanie, że wybiera się najlepsze dobro, to w perspektywie obiektywnej to dobro może okazać się wcale nie największe, albo wręcz nie, może, nie musi być dobrym, jako takim. Więc tutaj mamy rzeczywiście pewnego rodzaju napięcie, ale myślę, że. Tu należy podkreślić tą podstawową, właśnie, różnicę, bo często w debacie publicznej dzisiaj można usłyszeć takie słowa: że stosunek Kościoła do, do demokracji, czy w ogóle do, do spraw świeckich jest dzisiaj jakoś tak przedstawiany. Jako pewien kwiatek do kożucha, jaka, jako pewna dziwna rewolucja kościelna, który po soborze zorientował się, że świat nam odjeżdża, więc trzeba teraz przetłumaczyć te nasze klasyczne kategorie na, na nowoczesny język, żeby w ogóle nie stracić swoich wiernych. No i myślę, że taka opinia jest głęboko nieprawdziwa, i w związku z, tymi, z tego rodzaju opiniami pojawia się często taki zarzut. Że Kościół mówi nam, co mamy myśleć i jak mamy stanowić o sobie, jakie mamy stanowić prawo. I tutaj warto podkreślić tą, tę relację między państwem a kościołem z perspektywy właśnie tych dokumentów posoborowych, bo często dzisiaj można usłyszeć takie zdanie, że no, to jest oczywiste, że dążymy prawda, do rozdziału kościoła od państwa od tego, żeby to było zupełnie, zupełnie dwie równoległe rzeczywistości. Tymczasem. Patrząc na to, jak to wygląda od strony właśnie katolickiej nauki społecznej, to nie ma tutaj mowy o takim zupeł zupełnej, zupełnym rozdziale, ale o autonomii. I ta autonomia yy, mówi przede wszystkim to, że pewne dziedziny życia są zagwarantowane dla osób, które no właśnie angażują się politycznie, dla polityków, a pewne aspekty życia, na przykład życia duchowego w całości autonomicznie należą się no właśnie Kościołowi. Natomiast jest taka sfera i to jest sfera moralna, która przycina się, no bo w polityce również wybrzmiewają pewne kwestie dotyczące moralności, wizji człowieka i tak I Kościół mówi o tym, że autonomia i owszem jest zachowana, ale, ale w obowiązku Kościoła jest, aby przypominał swoją naukę moralną, i takie, takie prawo, które byłoby nawet stanowione wolą większości, to Kościół takiego prawa, które byłoby jednocześnie sprzeczne z antropologią czy etyką katolicką. Po prostu nie jest w stanie przyjąć i będzie się takiemu prawu przeciwstawiał, będzie wyrażał krytyczne opinie na temat tego. I tu wychodzi to, o co, o co właśnie zapytałaś, tak? czyli o to, że prawo ustanowione większością, czyli stanowiące swego rodzaju prawdę dla danej społeczności, niekoniecznie musi być tą prawdą dobrą i obiektywną z perspektywy kościoła. Chciałam zapytać w takim razie, czy w ogóle Kościół katolicki może w jakiś sposób współistnieć z polityką, z władzami czy z demokracją bezpośrednią, bez jakiejś osi sporu. Bo z jednej strony mamy te wartości, które są wspólne. No, w ramach demokracji bezpośredniej, w ogóle w ramach społeczeństwa, mówimy o tym, że rodzina jest tą podstawową komórką społeczną. Wiemy, że w katolickiej nauce społecznej rodzina też jest niezwykle istotna. Mówiliśmy też o wspólnocie, wspomniałeś o subsydiarności. No ale z drugiej strony. To też jest racja, że w ramach demokracji bezpośredniej możemy większością ustalić prawo, które nie będzie zgodne z doktryną Kościoła katolickiego, chociażby gdybyśmy podjęli kwestię referendum aborcyjnego. W demokracji bezpośredniej może to w pełni bez problemu zaistnieć, może wtedy większość zadecydować, na przykład, czy to liberalizację prawa aborcyjnego ustalić legalną aborcję, a to już jest zupełnie niezgodne wtedy. Z nauką Kościoła, nawet gdyby część czy znaczna większość katolików zagłosowała właśnie za liberalizacją aborcji. Czy w takim razie, skoro mamy do czynienia z tą osią sporu i ona nieuchronnie będzie się pojawiała, to Kościół może współistnieć razem z rządami, z politykami? i mhm. z demokracją bezpośrednią, czy właśnie mhm. musimy trzymać się dość szerokiej autonomii i nie łączyć w ogóle tych dwóch bytów. No. Wydaje mi się, że może współistnieć, po prostu współistnienie, współistnieje. Mamy Konkordat, który wbrew pozorom dość dobrze działa. I ta funkcja, która została na przykład w Gaudium et Spes Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele i tam zostało wskazane to miejsce, czy relacja między Kościołem a polityką, no to Kościół zrezygnował z funkcji politycznych. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I w związku z tym przyjął pozycję tak zwane metapolityczne, to znaczy takiego bytu, który w polityce jest od tego, aby upominać się o słabszych, o jakoś dyskryminowanych, chociaż. Akurat tego typu język w encyklikach papieskich nie, nie, nie funkcjonuje, czy, czy w dokumentach soborowych, ale właśnie jest w imię tych wartości, które katolicka nauka społeczna wyznaje, tak? czyli preferencyjna opcja na rzecz ubogich, powszechne przeznaczenie dóbr, solidarność. No, właśnie, subsydiarność, dobro wspólne. Posługując się tymi kategoriami, które siłą rzeczy są polityczne, Kościół przyjmuje taką postawę no, pewnego przewodnika czy, czy, czy instytucji, która ma wskazywać pewne drogi i upominać się o tych słabych, o tych wykluczonych, którzy po prostu potrzebują opieki, również, również często państwowej. Te napięcia między Katolicyzmem szeroko pojętym, a, a demokracją w tak spluralizowanym społeczeństwie, jak polskie, ale nie tylko przecież, no, rodzi naturalne napięcia i one są niemożliwe do, do zniesienia. One zawsze będą z nami. I ja patrzę na, ten, na to zagadnienie nie z perspektywy problemu, ale pewnego wyzwania. Te dwie wspólnoty, wspólnota kościelna i wspólnota polityczna, one powinny nawzajem na siebie oddziaływać i to jest bardzo dobrze w konstytucji tej duszpasterskiej o Kościele wskazane, na przykład w takim punkcie, że Kościół sam deklaruje się, że jeśli jego przywileje polityczne będą w jakiś sposób nadszarpywały jego dobre imię, a przez to te przywileje przestaną służyć temu, aby w sposób wiarygodny i transparentny głosić Ewangelię, no to Kościół będzie z tych przywilejów przywilejów rezygnował. Pytanie, czy dzisiaj jesteśmy w, w takim momencie, ale to trochę na, na inny temat. Ja bym na relację między demokracją bezpośrednią, a, a katolicką nauką społeczną popatrzył jednak od strony tych zbliżeń, tego, co nas łączy. Myślę, że łączy te, dwie, te dwa sposoby myślenia o świecie to, że przeciwstawiamy się wąskiemu ujmowaniu, wąskiemu rozumieniu polityki jako takiej. Polityka czy demokracja jako taka to nie jest po prostu oddanie raz na cztery lata głosu w urnie wyborczej, to nie jest swego rodzaju proceduralizm albo wiara w to, że jakaś partia załatwi nasze sprawy, tylko to jest taka wola rozumienia polityki, no właśnie jako takiej troski o nasze wspólne sprawy, o to, jak, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Jeśli ta rzeczywistość nam się nie podoba, to no właśnie w ramach ideału, czy to hadeckich, czy to, czy to w ramach ideału demokracji bezpośredniej, chcemy się w naprawę tej rzeczywistości zaangażować. Jakbyśmy sobie popatrzyli na ewolucję katolickiej nauki społecznej, to sformułowanie demokracja jako taka w tych encyklikach z końca XIX wieku i początku wieku XX, ona wcale nie funkcjonuje jako system polityczny, jako demokracja parlamentarna, gabinetowa, przedstawicielska, tylko właśnie jako pewne zrzeszenie na początku... Robotników, bo, bo to był, mówiąc, brzydko, target encykli papieskich w tamtym czasie, gdzie kwestia robotnicza była bardzo istotna. I, I ta demokracja wówczas była właśnie rozumiana jako swego rodzaju zaangażowanie w sprawy publiczne chrześcijan, którzy mają nie tylko prawo, ale też obowiązek kształtowania rzeczywistości politycznej, takiej, jakiej by oczekiwali, takiej, jaka byłaby sprawiedliwa i zgodna z Duchem Ewangelii. Dużo tak naprawdę tutaj mam wrażenie, że pośrednio mówisz też o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, bo wspomniałeś o tym, że demokracja nie może być tylko chodzeniem do urny raz na kilka lat. No ja w pełni się z tym zgadzam, bo wtedy tak naprawdę oddajemy te wszystkie swoje demokratyczne przywileje i przestajemy uczestniczyć we współdecydowaniu, tylko decydujemy raz na kilka lat, a tak naprawdę w tym momencie to nie będzie żaden wybór i żadne decydowanie. Między jednymi a drugimi wyborami. Mówimy też o wspólnocie, właśnie jako istotnej dla kościoła. Jak powiedziałeś też o tym, że kościół to bardzo często jest w zbiór różnych wspólnot. Czy zatem, jakby też to społeczeństwo obywatelskie i angażowanie się w kościół poza takim chodzeniem, tylko właśnie w niedzielę na muszę, też jest istotne? I czy w ten sposób możemy porównywać, że demokraci, obywatele, którzy chodzą, tylko do urny raz na cztery lata, poza tym nie angażują się w społeczeństwo. Są podobnie niejako do katolików, którzy chodzą do kościoła w niedzielę i poza tym jakoś nie pielęgnują wiary. To, to ciekawe, zabawne porównanie. Rzeczywiście coś w tym jest. No, często zwraca się uwagę wśród krytyków tzw. demokracji liberalnej. Na to, że ten przymiotnik liberalna znosi to, to ten, pierwsze, ten pierwsze słowo, czyli demokrację, jako taką. I to jest mm -hmm. swego rodzaju paradoks, że osoby wyznające liberalne poglądy, którym, którymi, dla których ideały demokratyczne są cenne, tak naprawdę nie dążą do zwiększenia swojego sprawstwa politycznego, ale do pewnego ideału rządów prawa, które pozwalają zwolnić mnie z obowiązku dbania, właśnie. O wspólne dobro, bo mamy tak dobrze zaprojektowane instytucje i tak sprawiedliwe prawo, że tak naprawdę mogę zająć się ja jako liberał swoim prywatnym życiem. I wydaje mi się, że takie podejście do sprawy wśród zwolenników demokracji bezpośredniej no nie jest do zaakceptowania. Bo no właśnie to, co jest istotne dla ideału demokracji bezpośredniej, to jest klasyczny ten ideał. Republikański, tak? to znaczy, żeby nie tylko być w państwie, ale być państwem, być obywatelem, który stanowi o sobie. Ten ideał samostanowienia obywatela no, jest bardzo mocno zakorzeniony w tych ideach demokracji bezpośredniej, chociaż one są tłumaczone dzisiaj często w takim języku przyswajalnym i, i jakby, jakby to powiedzieć, miłym do słuchania dla współczesnego ucha. Tak? Bo mówisz o społeczeństwie obywatelskim, o demokracji bezpośredniej. To są takie sformułowania, które jakoś przebiły się na Zachodzie, ale chyba właśnie dlatego, że są podlewane w takim sosie nowoczesnym, liberalnym i to się jakoś tam usłuchało. I to też jest moim zdaniem pewnego rodzaju wada demokracji bezpośredniej jako takiej, bo ona na poziomie pewnej idei i filozofii często nie jest odróżniana od liberalizmu jako takiego, a co do źródeł, wydaje mi się, że demokracja bezpośrednia jako taka, poza tym całym językiem takim bardzo nowoczesnym, ma w sobie te klasyczne ideały polityczności, Polityczności pojętej właśnie na, na sposób republikański, i to jest znowuż coś, co łączy demokrację bezpośrednią z katolicką nauką społeczną, no bo przecież dla klasycznego republikanizmu, no właśnie sprawstwo, czy też ideał dobra wspólnego, czyli oba te ideały, które istnieją dzisiaj, nawet na poziomie języka w dokumentach papieskich, no to one funkcjonują i tutaj, i tutaj, i to łączy nas z Właśnie tymi ideami demokracji bezpośredniej. Tak rozumianej, jak ja ją rozumiem. Nie wiem, jak Ty rozumiesz demokrację bezpośrednią, bo to też jest taki często hochoł, pod którym tak, rzadko niewiele się kryje. Tak. No właśnie, też chciałam powiedzieć o tym, że demokracja bezpośrednia, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie czy globalizacja. Mamy masę takich słów, które trochę stały się takimi wytrychami i bardzo też odeszły od swojego. Pierwotnego znaczenia, że z jednej strony taki współczesny liberalizm zupełnie inaczej odbieramy niż ten liberalizm, który się utworzył za na przykład Johna Locka, czy potem jak przybrał formę bardziej utylitarną, współcześnie zupełnie inaczej go tak naprawdę odbieramy, więc też trudno jest czasami Dyskutować bez takiego definiowania. No i z drugiej strony, te pojęcia jakby stały się na tyle w tym momencie pojemne, że bardzo często możemy tam wszystko w ramach tego rzucić. No i niewątpliwie, Ideał wolności jest istotny i dla kościoła, i dla liberalizmu, i dla demokracji bezpośredniej, ale w ramach każdego z tych pojęć ta wolność będzie trochę inaczej pojmowana i nie sposób jakby jest w jednoznaczny sposób być zwolennikiem wolności i z drugiej strony starać się zahaczać w pełni i o kościół katolicki, i o liberalizm, i o demokrację bezpośrednią, bo jednak te wszystkie idee, wartości mają tak naprawdę inne, jakby powiedzmy, takie pudełka, w których nie wolność rozumiana w każdy sposób się nie zmieści. Tak, temat wolności wydaje mi się, że jest tak wielkim tematem, że, że wymaga jakiejś osobnej rozmowy, ale tak tylko zaczynając może pokrótce ten temat, to wydaje mi się, że to jednak jest tak, że ideał wolności głoszony przez demokrację bezpośrednią i ideał wolności głoszony przez powiedz nazwijmy to mainstreamowy liberalizm a z trzeciej strony ideał wolności głoszony przez Kościół katolicki to jednak nie są dwie ale trzy koncepcje zupełnie odmienne mm -hmm. i trudno tutaj bardzo łatwo zbudować mosty między nimi. No, te wasze hasło, czyli lub bezpośrednio, odnosi się no, właśnie do tej demokracji bezpośredniej. To znaczy, że y, naród, jak jest w Konstytucji Polskiej, sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub właśnie bezpośrednio. Czyli mamy ten wyraz wolności pozytywnej, wolności do tworzenia prawa i wówczas respektowania tego prawa. To jest taki, no właśnie ideo samostanowienia o sobie, to my jesteśmy suwerennym. Ty, ja. Każdy obywatel polski jest suwerenem. I to jest, jakby w polskiej konstytucji obecne. Polska konstytucja w tym aspekcie jest bardzo republikańska, właśnie. W duchu tej demokracji bezpośredniej, jak się to dzisiaj nazywa. I jeśli chodzi o liberalizm, no to to będzie ta wolność pojmowana, no właśnie, już trochę o tym mówiliśmy, jako wolność negatywna, wolność od tego, aby no właśnie nie, aby państwo albo, albo inne wspólnoty, albo szczególnie inne wspólnoty, które. Proponują inny rodzaj wartości, nie ingerowały w, w, w to, co, to, co ja głoszę. Tak? Czyli tu można powiedzieć, że liberalizm będzie wolnością od ingerencji, natomiast republikanizm i co za tym idzie demokracja bezpośrednia, głosiłaby taki ideał wolności od dominacji, tak? czyli czegoś jeszcze bardziej konkretnego, bo to ja chcę współdecydować, a nie ktoś tam ma jednym ruchem długopisa pozbawić mnie prawa w jakimś tam aspekcie. I to, są, to są te dwa. Dwa sposoby rozumienia demokracji, które są w nieustannym napięciu. Natomiast ta trzecia, czyli wolność rozumienia po, rozumiana po katolicku, no to przede wszystkim nie należy jej redukować do tych zagadnień związanych z polityką, bo no, po wolność rozumiana po, po katolicku, to jest przede wszystkim wolność od grzechu. tak, Wyzwolenie z, z błędnego stosunku do materii, z, z naszych słabości i tak dalej. Więc tutaj od razu wolność jest, jest rozumiana jako swego rodzaju w, w takim aspekcie głęboko konfesyjnym, religijnym. To jest, to jest dość oczywiste. Tych podobieństw i różnic można byłoby jeszcze trochę poszukać, no ale tak mi się wydaje, że, że to jest zbyt głęboki temat, żeby teraz wypływać w te szerokie i głębokie wody. No to z pewnością, bo temat wolności jest bardzo szeroki. Myślę, że o tym można by było nagrać cały cykl osobnych podcastów, a trudno jest gdzieś tam właśnie taką wrzutką poruszyć jakby ten temat całkowicie, ale cieszę się, że tak zarysowałeś chociaż mniej więcej, jakie są różnice między tym pojmowaniem wolności w kościele, w liberalizmie. I w ideale demokracji bezpośredniej? Czy w ogóle taki stosunek kościoła do wolności, do demokracji bezpośredniej, czy do polityki, tak szerzej, przez ostatnie lata czy przez ostatnie stulecia, bo kościół ma też przecież ogromną, długą historię, czy on się zmieniał? I czy w tym momencie możemy powiedzieć, że kościół jest bardziej czy mniej demokratyczny niż to miało miejsce u jego zarania? No, to jest bardzo trudne pytanie. Ja też nie jestem historykiem Kościoła, więc, więc nie będę jakoś mocno szczegółowo odpowiadał na to pytanie. Natomiast czy Kościół jest bardziej demokratyczny? No, to pytanie można rozumieć na dwa podstawowe poziomy. To znaczy, czy wewnętrzna organizacja Kościoła, jego hierarchia, jego powiedzmy ziemskie oblicze, czy jest bardziej rządzone w sposób demokratyczny? I to jest pierwszy, pierwszy sposób rozumienia tego pytania. A drugi sposób rozumienia tego pytania to jest jak w ostatnich dziesięcioleciach zmieniał się taki teoretyczny stosunek Kościoła do, do tematu demokracji jako tematu istotnego dla rozumienia współczesnej polityki i odpowiadając na te pierwsze pytanie, to wydaje mi się, że cała ta synodalność, która, która dzisiaj nie schodzi z ust, synod o synodalności, który, który wciąż trwa, no, jest duża, duża jakaś dyskusja na temat w ogóle sensowności tego procesu, jego transparentności, jego ostatecznych efektów. No, ja tu po prostu wstrzymuję głos, bo jeszcze niewiele wiem, więc, trochę bez sensu, o tym, o tym jakoś orzekać. Instytucja, instytucja soboru jako taka, no to często się tak w debacie katolickiej postrzega soborowość jako jakąś dziwną nowinkę, która przyszła gdzieś tam z Niemiec, a Niemcy to wiadomo, jak, jacy to katolicy, i teraz wszystko zmierza ku zagładzie. No to nie, no, instytucja, instytucja soboru jest klasyczną instytucją, klasycznym ciałem kolegialnym, które na przestrzeni historii Kościoła. Zmieniało swoje formy, zmieniało swoje jakieś znaczenie, tak? ale podstawowe, podstawowe funkcje były jakieś, są jakby takie same, jakby jak od zawsze tak, czyli wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który jakoś w tych w przestrzeniach soborowych ma, ma wybrzmiewać. I tutaj są demokracją wewnątrz Kościoła, to oczywiście tak na, dru na drugą nóżkę powiem, symatryzując, istnieje swego rodzaju zagrożenie utraty jakiejś tożsamości katolickiej. Ja niedawno byłem na takim wyjeździe w Cieszynie, gdzie zwiedzaliśmy jeden z większych. Świątyń, jednym z większych świątyń właśnie protestanckich na terenach Polski i tam przewodnik, który nas oprowadzał po tym, po tym przybytku bardzo ciekawie mówił o właśnie tej demokratyzacji struktury u, wewnątrz kościoła luterańskiego. Na przykład Rzecz, która dzisiaj jest jeszcze trudna do wyobrażenia, że Luteranie po prostu wybierają swoich proboszczów na, na kadencję, czy po prostu wszyscy biorą udział tak, w takim głosowaniu. Jest jakiś expose takiego, takiego kandydata na, na proboszcza i on jest wybierany spośród innych kandydatów. Jest to swego rodzaju dla katolika przyzwyczajonego jednak do tego, że po prostu proboszcz przybywa w jakimś momencie i, i zaczyna gospodarować parafią. Coś zupełnie innego. Natomiast ja bym się bał takiego, takiego podążania za, za tego typu wyobraźnią religijną, no bo jednak za konkretnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi w kościele katolickim, czy w ogóle w kościele, stoi jakaś konkretna wizja teologiczna. Ja bym się bał, że tak, takie, takie proste przekreślenie tradycji wewnątrzkościelnej, która, omówmy się, ona nie jest demokratyczna w kościele katolickim, że, że takie proste naśladowanie, na przykład kościoła luterańskiego, może, przy, może jakby spowodować jakby efekty odwrotne do, do zamierzonych. Natomiast rzeczywiście z jednej strony mamy tę synodalność, ale z drugiej strony podkreśla się w ramach pontyfikatu papieża Franciszka, że to jest taki papież, który bardzo dużo mówi o tym, że trzeba się wsłuchiwać w głos ludu Bożego, a z drugiej strony jest nadal władcą absolutnym, który rządzi silną ręką i często jego decyzje trudno uznać za właśnie takie kolegialne czy, czy demokratyczne. I to, to jest ta pierwsza część pytania, to znaczy, czy Kościół jest demokratyczny? Kościół nie jest demokratyczny jako instytucja. Ma to oczywiście swoje, swoje głębokie teologiczne źródła. Na przykład takie, że hierarchia oparta jest na rozumieniu władzy, pojętej jako służby, służba. Tak? Władza jest służbą. Dlatego biskup służy swoim wiernym, a nie jest no właśnie władcą absolutnym, który mówi im, co ma robić. W teologii katolickiej co najmniej. Nie mówię o tym, jak, jak jest na ambonach, bo, bo, bo z tym jest pewnie różnie. Ale jak jest w teologii, to, to tutaj ta monarchiczność, można powiedzieć, która też naśladuje królowanie Chrystusa na Ziemi, jest, no, ma głęboką podbudowę teologiczną i sens. Natomiast co do stosunku Kościoła do demokracji jako tematu, jako, jako zagadnienia politycznego, jako tematu dotyczącego no, właśnie współczesności, no to tutaj rzeczywiście możemy mówić o, o dużej zmianie. Po soborze watykańskim II nacisk na, na dowartościowanie demokracji jako takiej jest rzeczywiście dość. Duży. Co prawda, Kościół z tego, co się orientuje, nie jest jeszcze na takim etapie, aby sądzić, że demokracja jest jedynym dobrym ustrojem, mogą być zdaniem Kościoła dobre monarchie nadal, ale rzeczywiście podkreślana jest ta waga i rola tego, że no jednak samo stanowienie. W demokracji, takiej demokracji, która oczywiście jest oparta na wartościach dobrze pojmowanego człowieka, integralnej osoby ludzkiej, no to taka demokracja ma silne fundamenty i jest, a nawet powinna być, ustrojem sprawiedliwym, który dąży po prostu do, czy, czy najpełniej realizuje te ideały dobra wspólnego, tak? Bo. Logika jest taka, że o ile całe społeczeństwo będzie dobrze ugruntowane, jeśli chodzi o swoją moralność i ta demokracja będzie oparta na solidnych fundamentach, no to wówczas decydując o konkretnych sprawach politycznych, oczywiście nadal będą różnice, bo Kościół nie, jakby nie, nie mówi, czy, jakie powinny być podatki, jak powinno być skonstruowane, tylko raczej. Mówi na takim poziomie wartości, no to jednak tego typu demokracja, tego typu ustrój zbudowany na, na fundamencie dobrym, fundamencie antropologicznym, no będzie zdrowszy niż, niż inne. Benedykt XVI bardzo mocno to, to podkreślał, Jan Paweł II za nim, no, że demokracja tak, ale nie demokracja nihilistyczna, taka, która nie jest oparta na, na właściwej zdaniu Kościoła, wizji człowieka. Zatem już tak na koniec, da się być jednocześnie w pełni zaangażowanym katolikiem i demokratą, zwolennikiem demokracji bezpośredniej. Czy jeśli wybieramy jedną z tych opcji, to drugą jednak będziemy musieli w jakiś sposób korygować i brać na nią poprawkę, bo nie da się w pełni realizować założeń i idei Kościoła katolickiego i wspólnoty i wolności rozumianej właśnie przez katolicką naukę społeczną, a z drugiej strony właśnie idei wspólnoty i wolności, ale rozumianej poprzez demokrację bezpośrednią. Tak, no te napięcia są nieusuwalne. Dzisiaj mamy ten podstawowy problem również w Kościele wśród wiernych, że mamy swego rodzaju dwumyślność. To znaczy, że Ludzie myślą o sobie albo, że są obywatelami i wtedy, kiedy raz na cztery lata idą do urny wyborczej, albo, że są katolikami i wtedy od święta albo raz na tydzień idą do Kościoła. Wydaje mi się, że to swego rodzaju, jakby to powiedzieć, usługowe traktowanie demokracji czy, czy, czy Kościoła no jest głęboko nieprawdziwe, zarówno na, na fundamencie demokracji, czy to bezpośredniej, czy, czy jakiejkolwiek. Jak i właśnie na, na fundamencie katolickim. No, wydaje mi się, że jeśli katolik chce utrzymywać jakąś integralność swojego światopoglądu, to nie może zakładać, że jakakolwiek świecka ideologia polityczna, a taką ideologią polityczną jest przecież demokracja bezpośrednia. Nie mówię ideologia polityczna w takim pejoratywnym znaczeniu tego słowa, po prostu w takim politologicznym ujęciu. Tak? Ideologia jako pewien sposób Całościowy sposób ujmowania rzeczywistości i proponowania takich rozwiązań, żeby do tej go całej, całościowej wizji jakoś dochodzić. E, taki politolek słynny Haywood, taką dość zgrabną definicję. Ideologii sformułował, no to w takim rozumieniu demokracja bezpośrednia zapewne jest ideologią, bo, bo co mówi demokracja bezpośrednia? Mówi, że jak wszyscy będą świadomymi obywatelami, którzy będą angażować się na rzecz dobra wspólnego, no to będziemy żyli w lepszej rzeczywistości, a, a nie gorszej. Tak? Natomiast, tak, pojęta, tak pojęty sposób myślenia politycznego, może w ten sposób, czy tak pojęta ideologia, ona ma swoje ograniczenia, a z drugiej strony katolicyzm oczywiście ma swoje aporie, różne rodzaju teologiczne dzisiaj treści, które są trudne do wytłumaczenia, czasem trudne do zrozumienia, ale jednak katolicyzm jako religia uniwersalna i powszechna rosi sobie pretensje właśnie do uniwersalności. To znaczy, że jeśli religia jest uniwersalna i szczerze chce się ją wyznawać, no to na szali, gdzie po jednej stronie jest ideologia polityczna, po drugiej stronie uniwersalna religia, która ma przepełniać całe swoje twoje życie i no i ty masz się stać członkiem tej, tej religii na 100%, no to jednak szala jest po, po, po stronie katolicyzmu. Natomiast to nie jest tak, że, że te napięcia one są cały czas. No wydaje mi się, że jak miał sobie w, w, jak miałbym sobie teraz na szybko wyobrazić taką przestrzeń, w której rzeczywiście mamy napięcie między demokracją bezpośrednią a katolickimi ideałami, no to jest właśnie kwestia, kwestia regulowania Aborcji, no bo pojawia się konflikt wartości. Tak? Czy, czy szczery demokrata bezpośredni, Piotr Trudnowski na przykład, którego pozdrawiam, może być zwolennikiem referendum ogólnopolskiego w sytuacji, w której ze swoim prywatnym światopoglądzie będzie szczerym katolikiem, takim, który zgadza się na tę ortodoksyjną wizję. Janopawłową, tak ją nazwijmy, w której każde danie politycznej możliwości liberalizacji aborcji już jakoś obarcza sumieniem takiego człowieka, który coś takiego proponuje. Tak? Oczywiście jak będzie rozpisane referendum ogólnopolskie, no to nawet należy jako katolik iść na takie referendum i opowiedzieć się jasno po, po stronie życia, ale z drugiej strony, czy jako działacz polityczny Należy dążyć do tego, żeby takie referendum wprowadzać, skoro może być zagrożenie, że konsekwencje będą takie, a nie inne. Ja też nie chcę no i podałem ten przykład aborcji, bo on jest najprostszy i najbardziej oczywisty. I oczywiście pod filmem mogą się pojawić komentarze pod tytułem przyszedł katolik, od razu o aborcji kada i redukuje do tego nauczanie. Nie, nie robię tego, tylko po prostu pokazuję na najbardziej wyrazistym i oczywistym przykładzie, gdzie te ideały demokracji bezpośredniej muszą zderzyć się z ideami katolickimi. Tak, bo też jakby poprzez ten przykład jest najłatwiej to zrozumieć, bo na pewno gdybyśmy mieli referendum dotyczące podatków na przykład, to jedna wersja, mhm. jedna opcja też by była bardziej katolicka, bo byłaby bardziej wspólnotowa i miałaby mhm. bardziej na pewno... Na celu też tworzenie państwa opiekuńczego, druga by była bardziej liberalna. No i tutaj też były, można by było o tym dyskutować, ale rzeczywiście ten przykład z aborcją jest taki najbardziej klarowny, przynajmniej też nic bardziej klarownego mi na ten moment nie przychodzi do głowy. No, a myślę, że jednocześnie. To jest przykład, który jest bardzo polaryzujący, pokazujący, jakie są różnice w społeczeństwie, a z drugiej strony, jak podobne zdanie mogą mieć różne strony, bo czy to właśnie strona bardziej konserwatywna, prawicowa mówi o tym, że nie decyduje się w referendum o prawach człowieka, mając na myśli zakaz aborcji, no i strona lewicowa przecież ostatnio też o tym mówi, że nie powinno się zgodnie z prawami człowieka, mając na myśli, Prawa kobiet decydować o aborcji poprzez referendum, bo aborcja po prostu powinna być legalna. Więc myślę, że jeśli się tak zagłębimy, szerzej już w różne idee światopoglądowe, to trudno jest zawsze w 100% być zwolennikiem demokracji bezpośredniej, bo jednak demokracja bezpośrednia zakłada, że wiele rzeczy, o ile nie wszystko można, jakby. Można o tym decydować poprzez głosowanie, można głosować wspólnotowo, a jeśli się ma taki ugruntowany światopogląd, no to jednak są kwestie, które nie powinny być poddawane głosowaniu, bo się je uznaje za jako takie prawdy oczywiste. No tak, tylko problem polega na tym, że dwie strony zupełnie tę oczywistość Inaczej, a nawet przeciwstawnie interpretują, czy po mhm. prostu rozumieją, więc, więc na tym polega cały ambaras, że tak powiem, z, z, z tym tematem. Natomiast, żeby jeszcze bardziej uwyraźnić to, to napięcie, no to gdybyśmy byli szczerymi demokratami bezpośrednimi, no to nie, głęboko niesprawiedliwe jest takie prawo, które odbiera mi moją obywatelską sprawczość w takim sensie, że odbiera mi możliwość rozumienia tego kim jest człowiek. A ta strona dzisiaj liberalno-lewicowa, która walczy o no właśnie liberalizację prawa aborcyjnego, w ten sposób pojmuje to prawo, tak? Jako coś, co odbiera im możliwość stanowi stanowienia o sobie, w takim sensie, że państwo mówi mi, kim człowiek jest, a ja uznaję, że to nie jest człowiek. Więc tutaj rzeczywiście uwyraźnia się ten, ten mocny, mocny dylemat, i to też pokazuje moim zdaniem jeszcze jedną bardzo, bardzo ciekawą konsekwencję, jaka idzie za przyjmowaniem demokracji bezpośredniej na poważnie. To jest to, że każda wspólnota polityczna nie może być tylko i wyłącznie takim boiskiem, w którym grają różne drużyny i yy, tylko te drużyny prawda, mają takie albo inne koszulki i rywalizują ze sobą w swoich na przykład prywatnych domostwach, grupach, stowarzyszeniach, fundacjach, partiach o, o wizję dobrego człowieka. No nie. Myślę, że u źródeł demokracji bezpośredniej leży również takie przekonanie, że nie ma wspólnoty, która nie ma ustanowionych konkretnych fundamentów wartości, na których się opiera. I dlatego tak pojęta wspólnota, demokracja bezpośrednia, miała sens na przykład w małym ateńskim polis, gdzie Ateńczycy byli ugruntowani przez jedną kulturę i zgadzali się co do pryncypiów, ale spierali się o sprawy publiczne i sprawy polityczne. Nie była to jednak wówczas, w tych zamieszłych czasach, taka rzeczywistość, w której spierali się o to, czy, czy, czym jest człowiek jako taki. To, to były raczej dysputy. Zresztą powstały w podobnym czasie dysputy filozoficzne. A dzisiaj polityka, no właśnie, ma taki charakter definiowania wartości od podstaw. I w tym sensie ta demokracja bezpośrednia, gdyby być takim szczerym demokratą bezpośrednim, no to jest w stanie likwidować albo przynajmniej neutralizować te konflikty, nawet największe. I chyba nie zgodziłbym się z Tobą, że można postawić takie założenie, czy weto, że o pewnych rzeczach się nie głosuje i nie wybiera, no bo właśnie trzeba jakoś zderzyć te opinie, trzeba stanąć w prawdzie, tak? rozpisać referendum i zobaczyć, jacy są Polacy, albo jaka jest większość, większość Polaków. I szczerze traktując te ideały demokracji bezpośredniej, tak fundamentalistycznie można powiedzieć, od A do Z, no to wówczas trudno być katolikiem, że tak powiem, w, w tych kwestiach dotyczących. Obrony, obrony życia, i ten, to napięcie rzeczywiście jest ważne, ale to też u, uważam za pewną przewagę demokracji bezpośredniej nad demokracją liberalną, tą demokracją przedstawicielską, bo przynajmniej ludzie czy zwolennicy demokracji bezpośredniej nie mydlą nam oczu, że System polityczny może być taką czystą kartką ideologiczną. Nie. Każdy system polityczny, w każdy system polityczny jest wpisana jakoś, jakaś aksjologia, w naszą konstytucję też jest wpisana aksjologia. I, I trzeba te rzeczy nazywać po imieniu, żebyśmy nie wylądowali w jakimś zimnym proceduralizmie który, który nigdy się nie wydarzył, bo to jest utopia liberalna, że jesteśmy w stanie tak stworzyć rzeczywistość, która będzie. Nie, nie, że nie będzie moralna, czy nie będzie antymoralna, tylko będzie amoralna, w ogóle pozbawiona tego komponentu. Nie, nie, jak, jest, jak są decyzje i jest polityka, to moralność prędzej czy później nam wychodzi. No tak, zresztą jakby już też w konstytucji są wpisane jakby i prawa człowieka, i godność, i mhm. demokrację bezpośrednią, w samo założenie jest wpisana wolność pozytywna, więc bardzo trudno w XXI wieku było tworzyć tak totalnie właśnie wszystko na tej białej kartce od zera, tak jak mówisz, bo mamy tyle wartości już wpisanych w inne, że musimy jakby też coś przyjąć i iść dalej, bo inaczej pewnie byśmy utkwili w takiej dyskusji filozoficznej, bez potem robienia czegoś w praktyce i pójścia dalej. Tak, natomiast. To, yy... Tu też trzeba, trzeba uważać, i to jest chyba ważny też kontekst w tym temacie naszej rozmowy, w takim sensie, że pewne pojęcia, które są zapisane w konstytucji, one ulegają takiej inflacji znaczeniowej. To, to pojęcie, które, którego użyłaś, czyli godność, jest tego najlepszym przykładem. Godność osoby ludzkiej, godność czy prawo po prostu człowieka, przecież to są pojęcia, czy w ogóle pojęcie osoby no to dzisiaj używane jest nagminnie przez, przez lewą stronę debaty publicznej. Tymczasem źródłowo to są pojęcia nie tyle pochodzące z jakichś zamieszkłych czasów, ale wprost pojęcia teologiczne, wpisane po prostu w, w teologię. Tak? Co to jest osoba? No osoba no to, jest, to jest byt stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Z czego się bierze godność tej osoby? No właśnie... Z uwagi na to podobieństwo do, do Boga. Tak? I często używamy dzisiaj, i są rzeczywiście w konstytucjach wpisane te, te piękne słowa i wartości, ale one zupełnie straciły swój smak, swoje pierwotne znaczenie. One są dzisiaj tak przedstawiane, aby wszyscy się na nie zgadzali, i to jest oczywiście swego rodzaju kompromis aksjologiczny, ale bocznym skutkiem takiego kompromisu aksjologicznego jest to, że my zapominamy o źródłach tych słów. Jeśli człowiek jest godny, to znaczy, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. No to spróbuj teraz coś takiego powiedzieć, nie wiem, Robertowi Biedroniowi albo Adrianowi Zandbergowi. No, ciekawe, jakby zareagowali. Nie? No tak, no tutaj wracamy znowu do tego wątku definicyjnego, że mamy masę pojęć, które przez lata zmieniły swoje znaczenie, mają też na tyle, jakby, są na tyle szerokie, że każdy jest je w stanie rozumieć inaczej. No i z jednej strony myślę, że wszyscy politycy, nowo też wybrani posłowie zgodziliby się z tym, że godność człowieka jest ważna, ale gdybyśmy zaczęli o tym dyskutować, to okazałoby się, że każdy ma coś innego poprzez godność na myśli. To prawda. Ale to jest dość naturalny proces. No, Reinhard Koselek, twórca semantyki historycznej, pokazał bardzo dobrze, że pojęcia polityczne właściwie trudno jest zdefiniować. To nie jest możliwe, bo one ulegają interpretacji i pewnej walki o te pojęcia, walki o te znaczenia. No i ciekawy jestem, jak, jak te znaczenia będą wpisane w naszej konstytucji, ewoluować. No, na koniec może dodam, że, że ufam że ta emocja, która dzisiaj jest chyba jeszcze bardzo w powijakach, czy w ogóle takiej emocji społecznej nie ma, to znaczy emocja na, na demokrację bezpośrednią, rozumianą tak klasycznie w sposób republikański, że ona kiedyś w końcu się jakoś pojawi. Tylko jak to opowiadać, to, to trudno. Trudno chyba stworzyć taką opowieść, no ale jak rozumiem ty i z organizacji, z którą, w której pracujesz, jakoś się z tym zmagacie, więc po prostu życzę Wam powodzenia. Dziękuję. No i rzeczywiście tutaj mam wrażenie, że w każdej rozmowie rozmówcy i rozmówczynie mają inną definicję demokracji bezpośredniej, inny pomysł na nią i to też wychodzi, skoro z jednej strony raczej na kanale pojawiają się osoby, które się pozytywnie wypowiadają o demokracji bezpośredniej, więc teoretycznie powinno ich wiele łączyć, a z drugiej strony pojawia się wiele wątków, które czasami są ze sobą przeciwstawne. No ale to już znowu obracamy się wokół tych wątków definicyjnych i myślę, że każdy, kto był na studiach, czy to bardziej społecznych, czy humanistycznych, to pierwsze przynajmniej lata spędził na słuchaniu o definicjach podstawowych pojęć z przeróżnych różnych ujęć. No to się powoływałeś jakoś tak w połowie rozmowy na Heywooda, a tak naprawdę dla politologów Heywood jest taką biblią pojęciową na sam start, kiedy się robi zamieszanie już z tym, Czym w ogóle jest sama polityka i co przez to rozumiemy? Tak, to prawda. Natomiast niektórzy w ogóle nie wychodzą z tej, tej pieczary definiowania pojęć, szczególnie filozofowie, którzy się tym trudnią, czy w ogóle teoretycy, metodolodzy różnych, różnych, zajęć, różnych dyscyplin. To wbrew pozorom nie jest trywialne zajęcie i, i, i bardzo mrówcza praca, która. Być może jakoś przenosi się do, do szerszego oglądu. Tak na koniec, może bo teraz mi się tak przypomniało. Ja bardzo nie lubię tych wszystkich dzisiaj narracji, trochę zmieniając temat z ludowej, ludowej historii Polski i tak dalej, chociaż to, to jest trochę powiązane, tak, bo chodzi w końcu o upodmiotowienie całego społeczeństwa. Tak? Ja tego bardzo nie lubię, ale jakbyśmy spojrzeli na ten. Na ten transfer idei, tak, to znaczy od Akademii do, do, do de facto popkultury, no to wydaje mi się, że akurat Leszczyńskiemu i Spółce to się udało. Zaczęli od Akademii, później poszli w publicystykę, czasem nieuczciwą, a teraz powstają filmy w, w tego typu wrażliwości i tego typu opowieść jakoś. Idzie pod strzechy i, i ląduje, i yy, jakoś ludzie po prostu w społeczeństwie zaczynają te treści pochłaniać, nie? Pytanie, jak taki ruch zrobić z demokracją bezpośrednią? To znaczy, co, co trzeba byłoby napisać, jaką historię napisać, żeby, żeby powtórzyć sukces Leszczyńskiego? Tak? Nie wiem, jak rozumiem, wy mieliście taki pomysł gdzieś na jakimś etapie, żeby jeszcze raz opowiedzieć ruch egzekucyjny w Polsce, średniej szlachty, która domagała się egzekwowania swoich praw i w ogóle sprawiedliwości w państwie. No być może to jest jakiś, jakiś sposób na, na popularyzację tych, tych idei, natomiast tu trzeba zasobów, tu trzeba też, no właśnie, wygenerowania jakiejś pierwotnej emocji. A tej emocji, jeszcze tak na koniec krytycznie powiem, w demokracji bezpośredniej nie widzę. To, to jest akademicki dyskurs, ja to lubię, bo po prostu zajmuję się republikanizmem również na uczelni, bo, bo robię doktorat w tym, w tym temacie. Ale gdybyś tak zapytała na ulicę o demokrację bezpośrednią, to. To ludzie nie wiedzieliby, o co chodzi, powiedzieliby, demokracja, no to do wyborów trzeba iść, no, i, i tyle właściwie albo tam jakieś referendum, co trzeci by powiedział. Nie? Więc pytanie, jak, jak zbudować tą, tą emocję tych tych szczytnych, tych szczytnych idei, to, to chyba nie ma prostych odpowiedzi. To jest coś też, nad czym ja się zastanawiałam, bo jak szukałam różnych tropów politycznych i ustrojowych w popkulturze w kulturze to doszłam do wniosku, że dużo częściej jest poruszany temat właśnie autorytaryzmu, totalitaryzmu czy utopii, a demokracja bezpośrednia nie jest taka popularna, więc też jest trudno na pewno ją w jakiś sposób propagować, skoro kultura jednak jako te bardziej chwytliwe historie wybiera sobie ustroje, których w jakiś sposób nie popieramy albo uważamy, że są tak idealne, że nie da się w praktyce ich hmm. zaimplementować. Więc to już jest zupełnie inny wątek. Myślę, że tutaj możemy kończyć naszą rozmowę, bo zaczynamy odbiegać. Jeśli chodzi o temat kościoła demokracji bezpośredniej, może do tych wszystkich innych wątków jeszcze będziemy wracać. A Tobie bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki również za zaproszenie i ciekawą rozmowę. Dzięki. No i mam nadzieję, że tutaj słuchacze, słuchaczki usłyszeli w tej rozmowie chociaż kilka polecajek. Jeśli chcecie dalej gdzieś słuchać o temacie kościoła, no to na pewno zapraszam do podcastu Kultura Poświęcona, którego jesteś współautorem. I do zobaczenia. Mam też nadzieję na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony mówiła do Was Agata Kempa, a gościłam, gościłam dzisiaj Konstatego Pilawę.